Najnowsze badania sugerują, że wszechświat przypomina ludzki mózg, tylko w znacznie większej skali. Sieć neuronowa mózgu składa się z około 86 miliardów neuronów. Wszechświat, jaki znamy, ma co najmniej 100 miliardów galaktyk. Galaktyki i neurony mają poniekąd podobną strukturę. Zbudowane są ze złożonej sieci węzłów łączących długie, podobne do nici włókna. Ale w każdym z tych systemów te włókna stanowią zaledwie 30% całkowitej masy. Pozostałe 70% to albo woda w mózgu, albo ciemna energia we wszechświecie. Sposób, w jaki galaktyki i sieć neuronów się ze sobą łączą, też jest zaskakująco podobny. W obu przypadkach proces przebiega według tych samych zasad fizyki. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy są zdania, że podobieństwo między mózgiem a wszechświatem jest tylko powierzchowne. Umysł widzi drobne szczegóły i łączy je w określoną całość. Może na przykład dojść do wniosku, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jak chociażby mózg to mini wszechświat. Za miliardy lat wszechświat prawdopodobnie tak bardzo się powiększy, że nie będziemy w stanie dostrzec na niebie żadnych gwiazd. Aby zamienić Ziemię w czarną dziurę, trzeba by ją było ścisnąć do rozmiarów winogrona, a gdybyśmy chcieli osiągnąć to samo ze Słońcem, musielibyśmy zgniatać je tak długo, aż zmniejszyłoby się do średnicy 6 km. Galaktyka gwiazdotwórcza to rodzaj galaktyki, w której z zawrotną prędkością dochodzi do formowania się nowych gwiazd. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy dwie galaktyki łączą się w jedną, podczas gdy Ziemia ma tylko jednego naturalnego satelitę, wokół Jowisza krąży co najmniej 79 księżyców. Wszechświat ma nie tylko karłowate planety, ale także karłowate galaktyki. Obejmują one od 1000 do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania, Droga Mleczna składa się z od 250 tysięcy do 400 miliardów gwiazd. Supermasywna czarna dziura, znajdująca się 250 milionów lat świetlnych od Ziemi, wydaje najgłębszy dźwięk ze wszystkich obiektów we wszechświecie. Jest on biliard, czyli 1 z 15 zerami, razy głębszy niż dźwięk, który może zarejestrować ludzkie ucho. Egzoplaneta KELT-9b jest oddalona od Ziemi do 670 lat świetlnych. Jest to ultra gorący Jowisz, czyli gigantyczna, gorąca planeta o masie zbliżonej do masy Jowisza. Na KELT-9b panuje tak wysoka temperatura, że po jasnej stronie planety cząsteczki rozpadają się. Każda ciecz unosząca się w przestrzeni kosmicznej formuje się w kształt kuli. Ta zasada działa już na niskiej orbicie okołoziemskiej. Droga Mleczna, czyli nasza rodzima galaktyka, ma ponad 105 tysięcy lat świetlnych średnicy. Wszystkie planety Układu Słonecznego zmieściłyby się na przestrzeni oddzielającej Ziemię od Księżyca i jeszcze zostałoby nieco wolnego miejsca. W czarnych dziurach zachodzi proces spaghettifikacji. Dochodzi do tego, gdy jakiś obiekt przekracza punkt, z którego nie da się już zawrócić. Gigantyczna siła przyciągania zaczyna rozciągać obiekt w jednym kierunku, jednocześnie ściskając go w drugim. Pierwszym spiralnym ciałem niebieskim, jakie odkryliśmy, jest galaktyka Vir. Jej długie ramiona składają się z gazów i gwiazd, a wszystko przyprószone jest drobnym pyłem kosmicznym. Z Ziemi możemy obserwować jedynie 5% wszechświata. Gwiazda, która zbliży się zanadto do czarnej dziury, może zostać rozerwana na kawałki przez jej siłę grawitacji. WASP-12b to olbrzymia planeta oddalona od Ziemi o 1400 lat świetlnych. Zbudowana jest w głównej mierze z gazu. Niestety planeta ta skazana jest na zagładę, ponieważ orbituje zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej. Za około 10 milionów lat WASP-12b zostanie połknięta przez swoje własne Słońce. Droga Mleczna i jej najbliższa sąsiadka, galaktyka Andromedy, spotkają się za nieco mniej niż 4 miliardy lat. Kiedy dojdzie do zderzenia, utworzą one jedną ogromną galaktykę eliptyczną. Jeden z mniejszych księżyców Saturna, Enceladus, odbija prawie 90% światła słonecznego. Dzięki temu jest jednym z najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Ponieważ jednak odbija światło, zamiast je pochłaniać, temperatura na zlodowaciałej powierzchni Enceladusa spada nawet do minus 200 stopni Celsjusza.
Najwyższą znaną górą w Układzie Słonecznym jest szczyt Olympus Mons na Marsie. Góra jest 3 razy wyższa niż Everest. Z jej wierzchołka nie widać zboczy, bo chowają się z powodu krzywizny planety. W naszym Układzie Słonecznym Merkury i Wenus są jedynymi planetami pozbawionymi księżyców. Naukowcy, którzy planują wysłać statki kosmiczne na Marsa, chcą załadować je dużą ilością ciężkiego sprzętu. Statki będą też wykonane z mocniejszych materiałów. A wszystko to z powodu stosunkowo niskiej siły grawitacji na czerwonej planecie. Na Marsie każdy obiekt jest prawie 3 razy lżejszy niż na Ziemi. Największy księżyc Plutona jest wielkości połowy tej planety karłowatej. To sprawia, że Charon, bo tak się zowie, jest największym znanym satelitą w stosunku do rozmiarów swojej planety. Na księżycu znajdują się 3 piłki golfowe. Zostały wystrzelone podczas misji Apollo 14. Matematycy są zdania, że istnienie białych dziur jest prawdopodobne, choć naukowcy jeszcze ich nie odkryli. Gdyby dotrzeć do białej dziury, nie dałoby się dostać do jej środka. Za to z wnętrza wydobywałyby się materia i światło. Pełen obrót Ziemi zajmuje 1 dzień. Słońce jest natomiast tak ogromne, że jego pełen obrót zajmuje od 25 do 35 ziemskich dni. Księżyc nie ma idealnie kulistego kształtu. Z powodu ziemskiej grawitacji przypomina nieco jajko. Podczas kosmicznych spacerów specjalne skafandry chronią astronautów przed ogromnymi różnicami temperatur od minus 160 stopni Celsjusza do 120 stopni na plusie. Do narodzin gwiazdy neutronowej dochodzi po zapadnięciu się supernowej. Po narodzinach gwiazda obraca się z zawrotną prędkością około 60 razy na sekundę, a zdarza się, że tempo wzrasta do 600 obrotów na sekundę. W 2007 roku astronomowie odebrali pierwsze super jasne i super silne sygnały radiowe. Nazywane szybkimi błyskami radiowymi, sygnały te dochodziły z odległości miliardów lat świetlnych. Przebywając w przestrzeni kosmicznej, astronauci często widzą przypadkowe rozbłyski światła. Pojawiają się, gdy promienie kosmiczne trafiają w nerw wzrokowy w oku. Podróż wokół równika Plutona oznaczałaby pokonanie takiej samej długości, jaka dzieli Rzym od Nowego Jorku. GJ504b, planeta oddalona od Ziemi o zaledwie 57 lat świetlnych, świeci. Dzieje się tak za sprawą ciepła utrzymującego się po jej uformowaniu. Planeta ma barwę głębokiej purpury, jak ciemnoróżowy kwiat wiśni. Dzień na Jowiszu trwa najkrócej ze wszystkich dni planetarnych w Układzie Słonecznym. Ma raptem 9 godzin i 55 minut. Z powodu szybkiej rotacji Jowisz nie jest idealną kulą, jest nieco spłaszczony. W całym Układzie Słonecznym najwięcej wulkanów znajduje się na Wenus. Na powierzchni planety jest ich co najmniej 1600. Większość jednak nie jest aktywna. Merkury jest pomarszczony. Kiedy jego żelazne jądro ochładzało się, skorupa planety się skurczyła, a to sprawiło, że na powierzchni uformowały się nierówności. Uważa się, że nuklearny makaron, znajdujący się wewnątrz gwiazd neutronowych, jest najmocniejszą substancją we wszechświecie. To spaghetti z neutronów może być nawet 10 miliardów razy wytrzymalsze od stali. Część astronomów uważa, że czarne dziury mogą nie mieć horyzontu zdarzeń, czyli punktu bez powrotu. Może natomiast istnieć coś takiego jak horyzont pozorny, który zatrzymuje materię jedynie na pewien czas. Ostatecznie materia lub energia wydostają się w zmienionej postaci. Wszystkie misje Apollo były zaopatrzone w 15 skafandrów kosmicznych. Każdy z członków 3-osobowej załogi głównej potrzebował 3 kombinezonów. Jeden służył do ćwiczeń, drugi do lotu. Był też kombinezon zapasowy. Na wypadek, gdyby coś się stało z kombinezonem głównym. Do tego skafandry członków załogi rezerwowej. Po 2 na głowę. Jeden do treningu i drugi do lotu. Naukowcy są zdania, że jądro Merkurego może nadal po części mieć formę płynną. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego planeta ma pole magnetyczne, nawet jeśli ma ono tylko 1% siły pola ziemskiego. Burze piaskowe na Marsie są najgorsze w naszym Układzie Słonecznym. Potrafią szaleć całymi miesiącami. Na planecie Kepler-16b, oddalonej od Ziemi o 245 lat świetlnych, nad horyzontem zachodzi nie jedno, a 2 słońca.
planeta jest równie wielka jak nasz Saturn, ale ma większą gęstość. Założenie skafandra kosmicznego zajmuje 45 minut, a później astronauta potrzebuje kolejnej godziny, aby przystosować się do nowych warunków. Meteory, muskające atmosferę, to niezwykle jasne meteory, które wchodzą w atmosferę ziemską, a następnie ją opuszczają. Tryton, jeden z księżyców Neptuna, krąży wokół planety w przeciwnym kierunku. To jedyny duży księżyc jakiejkolwiek znanej nam planety, obracający się do tyłu. Tryton zbliża się także powoli do Neptuna. Eksperci uważają, że ostatecznie księżyc ten zostanie rozciągnięty przez siłę grawitacji planety, zamieniając się w pierścień otaczający gazowego olbrzyma. Haumea, planeta karłowata, znajdująca się w większej odległości od Ziemi niż Neptun, jest naprawdę dziwaczna. Orbituje ona w pasie Kuipera, pierścieniu, który przypomina kształtem pączka i składa się z lodowych ciał krążących wokół Słońca. Haumea ma dwa księżyce, nietypowy wydłużony kształt i dzień, który trwa raptem 4 ziemskie godziny. Co najlepsze, planeta otoczona jest niewiarygodnie cienkimi pierścieniami. Prawdopodobnie powstały w wyniku zamierzchłej kolizji. Neptun potrzebuje prawie 165 lat ziemskich, aby wykonać jedno pełne okrążenie wokół Słońca. Innymi słowy, odkąd ten gazowy olbrzym został odkryty w 1846 roku, obiegł Słońce tylko raz. Wszechświat zaczął się iście wybuchowo jakieś 14 miliardów lat temu, a przynajmniej do takiego wniosku doszli w zeszłym wieku naukowcy. To dzięki temu najwcześniejszemu wydarzeniu powstał kosmos, jaki możemy dzisiaj zobaczyć. Planety, asteroidy, komety, gwiazdy. W latach 20. XX wieku astronomowie stworzyli następującą teorię. Na samym początku cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego punktu w przestrzeni. Ta pierwotna materia, gorąca, zbita i gęsta, zaczęła się gwałtownie rozszerzać z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Wielkiemu wybuchowi towarzyszył równie wielki chaos. Jednak już w pierwszej minucie tego bałaganu wyłoniły się fundamenty znanego nam wszechświata. Niewyobrażalnie gorąco było tylko podczas wielkiego wybuchu. W miarę rozszerzania się kosmos zaczął się ochładzać, podobnie jak gaz, kiedy rozpyla się go z puszki z aerozolem. Podczas tego procesu część energii schłodziła się do tego stopnia, że zestaliła się w materię niczym woda zamarzająca w lód. W minutę po wybuchu kosmos nadal ochładzał się niezwykle szybko i to wszędzie w tym samym czasie. To ponieważ wszechświat nie ma krawędzi. Z pojedynczego punktu materii narodziły się cząsteczki będące podstawą całego materialnego kosmosu. Cząsteczki zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc pierwsze atomy helu oraz wodoru. W ciągu 3 minut powstała w ten sposób większość helu oraz cała zawartość wodoru. Są to dwa najczęściej spotykane pierwiastki i podstawowy budulec gwiazd i galaktyk. Reakcja zapoczątkowana przez wielki wybuch nie zatrzymała się po kilku minutach, choć nieco przyhamowała. Przez następne miliony lat nie utworzył się żaden nowy pierwiastek, a zatem pierwsza wersja wszechświata składała się wyłącznie z helu, wodoru oraz energii. Zajęło to sporo czasu, nawet w kategoriach kosmicznych, ale z nagromadzonego materiału powstały w końcu galaktyki. Obłoki helu i wodoru łączyły się i zamieniały w gwiazdy, ciała niebieskie posiadające przyciąganie grawitacyjne. Nasze Słońce również składa się w prawie 3/4 z wodoru i w 1/4 z helu. W kolejnych etapach pojawiły się cięższe pierwiastki – węgiel, żelazo, tlen itd. Nie chodzi wyłącznie o procesy chemiczne, w wyniku których wyłaniały się nowe pierwiastki, gwiazdy i planety. Od momentu wielkiego wybuchu cały wszechświat rozszerzał się na wszystkie kierunki. Naukowcy już jakiś czas temu odkryli, że sąsiednie galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej. No i jak niby mamy odkryć życie na innych planetach, skoro to potencjalne życie od nas ucieka? Co więcej, im dalej od nas dana galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala. Wszechświat jest fantastyczny, nieznany, tajemniczy, czasami straszny oraz całkowicie cichy. Wyobraźcie sobie, że dryfujecie sobie na ziemskiej orbicie. Słyszycie jedynie swój własny oddech w skafandrze. Dźwięk nie może się rozchodzić tam, gdzie nie ma atmosfery. A skoro mowa o skafandrach kosmicznych, takie wdzianko kosztuje jakieś 12 milionów dolarów. Najwyraźniej chillout w kosmosie to póki co rozrywka dla nielicznych.
Merkury znajduje się najbliżej Słońca, więc można przypuszczać, że jest tam niezwykle gorąco. A jednak najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, na której powierzchni temperatura dochodzi do 450 stopni. Merkury nie posiada atmosfery, która jest kluczowym elementem w regulacji temperatury, więc nie może się równać z naszą gorącą kosmiczną panną. Jeden dzień na Wenus trwa tyle, co 243 dni ziemskie. Tam wreszcie miałbym czas wszystko pozałatwiać i jeszcze się zrelaksować. Natomiast okres orbitalny wynosi tam 225 dni ziemskich, czyli jest o 18 ziemskich dni krótszy od tamtejszego dnia. Hej, podwójne urodziny jednego dnia, ale z drugiej strony nagminne są tam deszcze siarki i metalu, tak więc trzeba zważyć za i przeciw. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat. Nasz dom to jedyne znane nam miejsce w kosmosie, gdzie występuje w życie. W istocie Ziemia aż tętni życiem. Rośnie tu więcej drzew niż jest gwiazd w całej Drodze Mlecznej. Ilość drzew można oszacować, ale oceany wciąż pozostają dla człowieka w dużej mierze tajemnicą. Do tej pory zbadano zaledwie 5% oceanów, a zatem wiemy mniej o wodach na naszej planecie niż o powierzchni Marsa i Księżyca, które dokładnie zbadano. Aż nie chce się wierzyć, że przestrzeń kosmiczna znajduje się raptem 100 km nad naszymi głowami, a konkretnie nad poziomem morza. 100 km to tyle co nic, niektórzy jeżdżą dalej na obiad. Wszechświat, który obserwujemy przez teleskop, to jedynie 5% całości. 68% to tak zwana ciemna energia, natomiast 27% to ciemna materia, której nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden sposób. Z każdego punktu na powierzchni Ziemi zawsze widać tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, bowiem obrót Księżyca wokół własnej osi jest równy jego obrotowi dookoła Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym. Na Marsie Słońce zachodzi na niebiesko. Drobny pył wszechobecny w szczątkowej atmosferze czerwonej planety rozprasza światło żółte i czerwone, dlatego w ciągu dnia marsjańskie niebo ma barwę miedzianą. Podczas zachodu Słońca światło ma dłuższą drogę do przebycia w atmosferze, a bliżej Słońca trzyma się tam światło niebieskie. Kosmos pełen jest cudów, a jednym z nich jest niewątpliwie planeta zrobiona z diamentów. Jest dwa razy większa od Ziemi i według naukowców jego powierzchnię pokrywa w większości diament oraz grafit. Żeby się tam dostać, nie wystarczy skafander za 12 milionów dolarów. Potrzebny byłby zaawansowany statek kosmiczny. Jeśli jednak, podkreślam, jeśli udałaby się taka podróż tam i z powrotem, zwróciłaby się z nadwyżką. Astronomowie są równie zainteresowani początkiem Wszechświata, co jego końcem. Oto kilka ciekawszych teorii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwotna materia była wyjątkowo gorąca i gęsta. W miarę ekspansji zbita mgła plazmy ochładzała się, aż Wszechświat stał się przejrzysty. Pozostałością po tym procesie jest mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie z angielskiego CMB. Może je zobaczyć każdy, wystarczy ustawić analogowy telewizor na częstotliwość pomiędzy stacjami. Ten śnieg na ekranie zawiera cząstkę sygnału pochodzącego z promieniowania reliktowego, czyli pozostałość energii uwolnionej w wielkim wybuchu. Astronomowie rejestrują promieniowanie CMB za pomocą specjalnych teleskopów mikrofalowych. Ekspansja nigdy nie ustała, Wszechświat wciąż się rozszerza i to w zawrotnym tempie, co sprawia, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. Dowodem na ucieczkę galaktyk jest choćby fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne docierające do nas z innych gwiazd lub galaktyk ma kolor czerwony. Jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni i wynika z oddalania się źródła światła od obserwatora. Kosmicznym spoiwem spowalniającym ekspansję kosmosu jest grawitacja, która sprawia, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. To dzięki grawitacji właśnie planety krążą wokół gwiazd, układy słoneczne wokół galaktyk, a my stąpamy twardo po Ziemi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod wpływem grawitacji rozszerzanie zwolni, aż wreszcie ustanie i rozpocznie się proces odwrotny, kurczenie się Wszechświata. Teoria ta określana jest jako wielki kolaps.
Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależy od rodzaju naszego Wszechświata. Niektóre modele kosmiczne twierdzą, że Wszechświat jest otwarty, to znaczy, że będzie rósł, a tym samym rozrzedzał się w sposób niepohamowany. W pewnym momencie temperatura i gęstość materii spadnie do takiego stopnia, że galaktyki przestaną rodzić nowe gwiazdy, a te istniejące zgasną i znikną. Rezultat? Wielki chłód, degeneracja materii i posępna pustka rozpościerająca się w nieprzeniknioną ciemność. Co wy na to, żeby zakończyć takim milutkim akcentem?